Paweł mówi, miłość jest cierpliwa, od tego zaczyna. Ciekawe, że od tego Paweł zaczyna, od cierpliwości. Tak jakby wiedział, że my ludzie nowocześni nie jesteśmy cierpliwi. Chcielibyśmy mieć wszystko naraz, już w tym momencie. I chcielibyśmy też miłość całą wypić już w tym momencie. I na zawsze być jej pewnymi, tak upewnić ją w sobie, w wierności drugiego, którego kochamy i którym twierdzi, że nas kocha. A genialny ksiądz Twardowski mówi, nigdy nie wiadomo, czy pierwsza miłość jest ostatnia, czy ostatnia pierwszą. I nie dlatego, żeby mówił, że jak dzisiaj powiedziałeś kocham, to nie wiadomo, czy nie zmienisz przedmiotu twojej miłości i nie powiesz za 10 lat komuś innemu kocham. Nie dlatego on to mówi, tylko on mówi to dlatego, żeby nas przestrzec, że nam najczęściej się wydaje, że miłość u samego początku, kiedy jest taka super afektywna, właśnie taka z tymi motylami w brzuchu i w ogóle, prawda, kiedy słyszysz muzykę i gwiazdy się kręcą wokół ciebie i że to jest to najpiękniejsze. On mówi, oj nie, nie wiadomo, czy to jest ta najważniejsza. Być może, że miłość przyjdzie dopiero na końcu, wtedy, kiedy będziesz musiał przejść także przez te różne ciemne, ciemniejsze, jaśniejsze i ciemniejsze doliny twojego ludzkiego doświadczenia. Miłość to nie jest coś danego raz na zawsze. Istnieje zakochanie od pierwszego wejrzenia, ale nie istnieje miłość od pierwszego wejrzenia. Absolutnie nie. Miłość to jest coś, za co trzeba zapłacić sobą. I dlatego mówi Paweł, nie ma miłości bez cierpliwości. Nie ma miłości bez cierpliwości. To jest genialne słówko, cierpliwość, które w języku polskim od razu nam się kojarzy z cierpieniem. Nie ma miłości bez cierpienia, ale nie takiego cierpienia, że sam siebie krzyżuję, że sam siebie biczuję, że sam sobie sprawiam cierpienie. Nie ma miłości, która nie stałaby się dla ciebie raną, za którą nie musiałbyś zapłacić nie pieniądzem i nie czasem, ale sobą samym. Miłość cierpliwa jest. To znaczy również, że miłość czeka. Miłość zawsze ma bardzo wiele czasu. Cały czas należy do miłości.